Cześć! Dzisiaj biorę na warsztat zegarek Huawei Watch D. Ten zegarek jest wyjątkowy z kilku powodów. Opowiem Wam o nich, ponieważ właśnie wyjątkowość tego zegarka sprawia, że go nie kupię. Dlaczego? No to słuchajcie. Powód pierwszy – rozmiar. Rozmiar, jak wiadomo, ma znaczenie i w przypadku zegarka Huawei Watch D, no niestety, ale po prostu ten zegarek jest olbrzymi. Jeśli nie posiadasz dużego nadgarstka, ten zegarek będzie wyglądał po prostu kuriozalnie na Twojej ręce. Powód drugi – wygląd. Na swoim blogu mam bardzo wiele testów zegarków, kilkadziesiąt testów zegarków, no i uważam, że, uwaga, i powiem to, jest najbrzydszym zegarkiem tej marki. Wygląda w ten sposób. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, jest duży, wyświetlacz ma ramkę czarną, jest gruby, pasek jest brzydki, no i wyświetlacz też nie spełnia moich oczekiwań. Porównajcie choćby piękny i moim zdaniem najładniejszy zegarek firmy Huawei, czyli Huawei Watch GT3. Jest to zegarek w wersji eleganckiej, no i porównajcie teraz to. Po trzecie, funkcje. Ten zegarek jako pierwszy zegarek Huawei otrzymał certyfikat medyczny. Jest to urządzenie, które dokonuje pomiarów na równi z urządzeniami medycznymi. Mamy tutaj, i wyróżnia to oczywiście na plus ten zegarek, pomiar ciśnienia krwi, pomiar saturacji, pomiar tętna, pomiar także EKG, ale pomiar EKG był też w zegarku Huawei Watch GT3 Pro i wrzucam Wam recenzję tutaj w linku. Macie recenzję zegarka Huawei Watch GT3 Pro. No i tyle z nowości. Pracuję na takim samym systemie jak poprzednie zegarki Huawei'a. No i jeśli chodzi o funkcjonalność, to tak naprawdę nie znajdziemy w menu nic nowego poza EKG i poza pomiarem ciśnienia krwi, jak w tańszym modelu Huawei Watch T3. Pytanie, czy rzeczywiście będziemy korzystać z pomiaru ciśnienia krwi i z EKG? Powód czwarty to uczulenie. Tak jak Wam wspomniałam, przeprowadziłam na swoim blogu kilkadziesiąt testów zegarków i jest to pierwszy zegarek, który mnie uczula. Nadgarstek mój wyglądał fatalnie. Teraz możecie zobaczyć jeszcze ślady. No nie są one duże, ale może w oknie obok pokażę Wam, jak wyglądało to po jednym dniu korzystania z tego zegarka. Na moim nadgarstku pojawiła się taka czerwona smuga właśnie w obrębie tego, w miejscu, gdzie był pasek, szeroki pasek czerwony. Po kilku dniach ten pasek oczywiście zmieniał kolor, ale skóra zaczęła się łuszczyć i jest to kolejny powód, dla którego nie kupię tego zegarka. I powód ostatni – cena. Koszt zegarka Huawei Watch D wynosi 1799 zł w sklepie producenta. Trzeba oddać temu urządzeniu to, że jest ono wyjątkowe właśnie ze względu na posiadany certyfikat, ale oprócz tych funkcji nie znajduje nic w tym zegarku, ani jeśli chodzi o wykonanie, ani jeśli chodzi o wygląd, czy też jakieś mega spektakularne funkcje, które by wyróżniały ten, poza tymi dwiema, ten zegarek spośród innych smartwatchy Huawei, które znajdziemy w portfolio marki, żeby wycenić ten zegarek i zapłacić za niego aż taką kwotę. Jest to 5 powodów, dla których nie kupię tego zegarka Huawei Watch D. Jeśli miałabym wybierać zegarek z Huawei, jest to zegarek Huawei Watch GT3. Póki co jest to mój faworyt z tej marki. Prezentację tego zegarka podsyłam w linku. Dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia w następnych nagraniach. Cześć!